Mamy dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że worek medala mi się rozwiązał. A jaka jest zła? Ta gorsza jest ta, że one nie będą się liczyły do klasyfikacji medalowej. Mamy srebro w ergo wiosłach, mamy 6 medali w kickboxingu. No, zrehabilitowali się wrocławscy kickboxerzy. Dzisiaj 2 złota, 2 srebra, 2 brązy. No, fighter Wrocław, puncher Wrocław dzisiaj, tak jak powiedziałeś, zdobył te kolejne medale dla Polski. Mimo tego, że one formalnie nie będą się liczyły w tej klasyfikacji, to jednak jest kolejny spory sukces wrocławskich sportowców. Oczywiście, że tak. No, tylko wielka szkoda, że nie wszyscy mieli szansę walczyć o to wszystko. Michał Turyński, odnowiła się mu kontuzja stopy, nie mógł zawalczyć o brąz, tak jak wczoraj mówiliśmy. Tak, ale to jeszcze nieraz mówiliśmy. Sport jest bezwzględny. Jednemu daje, a drugiemu musi zabrać. No i zdrowie jest najważniejsze i rozumiemy w pełni decyzję Michała, który wycofał się z tej walki półfinałowej. Kariera toczy się dalej, ale kolejne medale są i to jest najważniejsze. Tak jest. Ergo wiosła, waga open, 500 metrów, Anna Wierzbowska. Jak myślisz, w jakim czasie pokonała 500 metrów? Nie będę nawet strzelał. Ja się dzisiaj mniej niż półtorej minuty. Ja się dzisiaj przyznaję przed tobą i przed naszymi widzami, że niestety dzisiaj obowiązki mnie wezwały i cały dzień spędziłem za biurkiem, ale obiecuję, że jutro od samego rana wracam na areny sportowe i będę wiele bardziej aktywny niż dzisiaj. Za to ja byłem na wielu arenach sportowych, wiele ciekawych akrobacji. Ale wiesz po czym widać? Po pogodzie, bo przez cały dzień pogoda dzisiaj płatała figle, ale na szczęście postarałeś się i medale są. No. Starałem się jak mogłem, dostałem tutaj polecenie. Wracając do ergo wioseł, minuta... Minuta 26. To bardzo dobry wynik. Bardzo dobry wynik, no szczerze mówiąc nie wiem ile w jakim czasie pokonują to tak zwani zwykli śmiertelnicy, ile nam to zajęło, ale i tak wierzę, że to jest wynik imponujący. Pytanie, czy byśmy w ogóle dali radę taki dystans pokonać, ale no to... Nie, my się nie tym zajmujemy, my jesteśmy od tego, żeby tutaj stać i wam to wszystko relacjonować, na tym się skupmy. Dzisiaj też działo się dużo na boisku do piłki ręcznej, tak, plażowej. Tak, na plaży się dużo działo, panie niestety przegrały z Australią 1-2, ale panowie wygrali 2-0 w swoim ostatnim meczu fazy grupowej i w nagrodę zagrają w ćwierćfinale z faworyzowanymi Brazylijczykami, w nagrodę tak w cudzysłowie oczywiście. Panie też awansowały do ćwierćfinału, tam zmierzą się z Hiszpanią. Dokładnie tak, będzie z Hiszpanią, więc szykują się ciekawe spotkania, no i biało-czerwone nie są bez szans. Nie są bez szans, mimo tego, że siedziałem za biurkiem, miałem okazję oglądać mecz Hiszpanek dzisiaj i z tego co widziałem, będą one dość mocno rozbite fizycznie, bo parę tam urazów podczas ich dzisiejszego meczu było, więc jak najbardziej biało-czerwone mogą śmiało walczyć o półfinał, a potem już tylko medale. Jak już jesteśmy w temacie sportów zespołowych, no niestety nie udała się ta, nie było niespodzianki w meczu lacrosa. Amerykanki taką porządną lekcję udzieliły naszym lakrosistkom, 20-0. Chodziły słuchy, że to i tak był dobry wynik. To i tak był dobry wynik, naprawdę, no ale no bo nie było wyżej tak naprawdę, tak? Również bez sukcesu w hokeju na brodkach, rozgrywanych meczach w Świdnicy. W trzecim meczu fazy grupowej Polacy przegrali z Kanadą i będą mierzyli się o miejsca 5-8. Ale coś pozytywnego i jutro jest kolejny dzień, a jak wiadomo nowy dzień to nowe nadzieje. Zaczynamy jutro, ja zaczynam oczywiście, sporty bilardowe, zapraszam Centrum Kongresowe Hala Stulecia. O godzinie 10 Alistair Carter mierzy się w swoim pojedynku ćwierćfinałowym i jeżeli Alistair Carter wygra... A jednocześnie wygra Katwer Filipiak. Tak, który gra zaraz po nim, o godzinie 12.30, to obaj panowie zmierzą się w sobotnim półfinale i to będzie naprawdę bardzo... Bardzo ciekawe widowisko. I co, Katwer Filipiak ma szansę, czy dalej nie jesteś tego zdania, że chyba jednak nie do końca? Doceniam to, jak dobry pojedynek zagrał Katwer Filipiak, ale jak widziałem, jak sobie radzi Ali Carter na nowym dla siebie stole, bo zaznaczmy, że ten stół, który i bilek, który jest podczas The World Games, to jest zupełnie inny stół, zupełnie inne sukno, stół nie jest podgrzewany, a to są takie szczegóły, że przy tak precyzyjnym sporcie jak snooker, robią różnicę. No, Ali Carter w swoim pierwszym meczu, w trzecim frame wykręcił breaka 136-punktowego, więc no Kasper Filipiak może mieć duże problemy, ale najpierw musi wygrać swój pojedynek ćwierćfinałowy. Co jeszcze jutro? Jutro zaczynają się kolejne dyscypliny. Taniec sportowy między innymi zaczynają się... Słyszałem, że są szanse medalowe. Tak jest. Szanse medalowe mamy w jiu-jitsu, czyli kolejna
sztuka walki, ponieważ kickboxing już się zakończył, rywalizacja na World Games się zakończyła. Ale jutro niezwykle efektowne jiu-jitsu, również z nadziejami medalowymi. Tak jest, między innymi Emilia Maćkowiak, mogą tutaj faktycznie Polacy powalczyć i w tej sztuce walki już medale będą dzielić się jak najbardziej w klasyfikacji medalowej. Tutaj to tak oczywiście na marginesie, bo to jest taka drugorzędna sprawa klasyfikacja medalowa. My po prostu jesteśmy złośliwi czasem, ale taka nasza natura. Czyli co, piątek zapowiada się bardzo ciekawie. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, której warto byłoby wspomnieć. Kajak polo. Kajak polo, czyli powiedzmy piłka nożna na wodzie w kajakach. Więc to o tyle ciekawe, że tam dozwolone są takie wywrotki. Po prostu można podpłynąć, przewrócić swojego rywala, jak gra się toczy dalej. Czyli, będzie efektownie, dzieje się dużo w piątek. Dzieje się dużo za naszymi plecami, bo kolejny dzień w strefie Kipsa gromadzi, no i już powoli coraz więcej osób, za chwilę Waldemar Kasta na scenie, ale jeszcze chciałbym na koniec nawiązać do wczorajszego Athlete Party, bo obiecaliśmy, że przejdziemy się i zobaczymy. Działo się. Ciężko było przejść, bo Plac Wolności tutaj przed Narodowym Forum Muzyki, ta słynna już plaza, zapełniła się w całości. 7 tysięcy ludzi, sportowcy, kibice, wolontariusze, obsługa, wszyscy tutaj z uśmiechem na twarzy wczoraj bawili się podczas koncertu. Ciekawe koncerty, ale też bardzo, bardzo imponujący pokaz. A tutaj po lewej mojej stronie bardzo efektowna iluminacja laserów i gra świateł. Także dzieje się podczas tych The World Games. Z kim nie rozmawiam z uczestników, wszyscy są bardzo zadowoleni i chwalą sobie tą organizację. I nam pozostaje chyba tylko się zgodzić z tym zdaniem. I widzimy się dalej jeszcze, pamiętajcie, zostały tylko 3 dni. Ale też najciekawsze dania przed nami, bo to jedno z tych dań to jest żużel, na który ale czekam. Ale o tym jutro, bo tym znowu jutro się wyrywasz, a żużel dopiero w sobotę. Dopiero w sobotę, i to jeżeli matka natura pozwoli, no bo dzisiaj pogoda podała figle, ale sprawdzałem prognozę pogody, ma być dobrze. Trzymam kciuki. Także dzisiaj, no na tyle, to tyle na dzisiaj, widzimy się jutro. Może jedno zmienimy miejsce, chociaż bardzo nam się to spodobało. Plac Wolności bardzo fajnie wygląda, dokładnie, to jest bardzo przyjemnie z tej strefy kibica. Dokładnie, dlatego na dzisiaj to tyle. My udajemy się na strefę kibica. Widzimy się jutro. Do zobaczenia.